Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj w ramach cyklu o kobiecie i mężczyźnie chciałem się bardziej przypatrzeć mężczyźnie. Mężczyzna, który dostał w drugim rozdziale, 15 wersecie takie zadanie. Wziął Pan Bóg człowieka, czy Adama, i dał mu taki, i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Ma go uprawiać i strzec. Ciekawe zadanie skądinąd, dlatego że nie za bardzo wiemy, przed czym miałby strzec. No ale może w jakimś sensie miał strzec jednak. Nie wszystko wiemy o tym świecie. No właśnie. Panowanie człowieka, o którym mówiłem, jest wspólnym zadaniem mężczyzny i kobiety. Kobieta jest ściśle związana z naturą przez to, że ma opiekować się kolejnymi pokoleniami, ma sprawiać, że one się będą pojawiać, ma się troszczyć. To jest macierzyństwo, to jest powstawanie cudu w łonie kobiety, w jej ciele kolejnych ludzi. I to powiązanie z naturą, z tą tajemnicą, z intuicją, z instynktem, w jakimś sensie również macierzyńskim, z tym, co tajemnicze i cudowne. A co mężczyzna? Mężczyzna ma pewne określone zadanie i to ma zadanie, można powiedzieć, no właśnie w takim pierwotnym znaczeniu kultury. Bo skąd się bierze słowo kultura? Z łacińskiego cultivare, czyli po prostu uprawa ziemi. Czyli innymi słowy, przekształcanie rzeczywistości, tej zewnętrznej rzeczywistości, zastanej w określonym stanie, do jakiegoś innego stanu. To też jest, myślę, że no nie jest przypadek i to nawet dzisiejsze jakieś badania pokazują, że właśnie jeśli chodzi o inżynierię, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o no, nawet jakieś budowanie mostów, czy no, nawet bycie rolnikiem, no to jest zasadnicza większość właśnie mężczyzn w tych zawodach. Znowu podkreślam, mówimy o pewnej tendencji, nie mówimy o czymś, co, czyli z definicji generalizujemy trochę. Ale właśnie, dlaczego? Dlatego, że to jest powołanie mężczyzn, że mężczyźni gdzieś, czy przede wszystkim mężczyźni się takimi rzeczami zajmują. No i zwróćcie uwagę, że tak faktycznie jest, że jesteśmy skupieni na pracy, na zadaniach, myślimy zadaniowo, nierelacyjnie, myślimy w taki sposób bardzo ustrukturyzowany, relacje są często dla nas trudne, ale już zadania mniej. I czujemy się dobrze też na świeżym powietrzu bardziej, chociaż akurat dzisiaj siedzę w środku, żeby pokazać, że coś jest odkształcone pracą głównie mężczyzn, jakimiś wylewkami, nie wiem, stawianiem schodów czy robieniem tych prętów metalowych, no to myślę, że raczej w większości mężczyźni to robią od stuleci, jak nie od tysiącleci. I to jest ten świat, w którym się czujemy dobrze, w którym się czujemy bezpiecznie. To jest ten świat, który stawia przed nami pewne zadania. My lubimy to odkształcenie, lubimy tą przemianę. I myślę, że nikogo, żadnego mężczyzny za bardzo nie trzeba do tego przekonywać. To jest w nas wpisane. Oczywiście to też rodzi pewien lęk, czy nam się uda, czy nam się nie uda. I ta nasza rywalizacja gdzieś w tym wszystkim się pojawia, która też nas może czasami zjadać. Natomiast to jest ten świat, właśnie jak powiedział, technologii, świat w tym sensie kultury, świat przemieniania rzeczywistości. Bardzo często tępą siłą, w jakimś sensie ta walka też się w tym pojawia, chociaż tak na razie intuicyjnie w tej księdze rodzaju, no bo mówię, no to można tam z jakimiś ewentualnie dzikimi zwierzętami być może było walczyć. No ale to właśnie jest nasze zadanie. I znowu bym powiedział, nie bójmy się go. My dzisiaj często, myślę, często właśnie ten świat nas nie przygotowuje do tego. Ten świat bardziej nas przygotowuje do takich ról kobiecych. Raczej nas przekonuje do tego, że mamy być mili, mamy być sympatyczni, mamy być oswojeni, mamy być tacy życzliwi, uczynni. Wiecie, nie do końca chyba tak jest. Nie do końca tak jest. Ten świat potrzebuje odwagi, ten świat potrzebuje pewnej agresywności. A kiedy mówię o agresywności, to mam na myśli nieustępliwość,
mam na myśli pewne zdecydowanie, mam na myśli upór. I to są pewne cechy, które, aby zrobić rzeczy do końca, aby zadanie spełnić, zrealizować, są konieczne. I nie mówię, że kobiety tego nie robią, bo też robią, ale mają ten swój cykl, cykl bardziej związany z relacją, z rodziną i tam też są pewne zadania oczywiście do zrobienia. W każdym razie, przyjmujmy to z Bożej ręki, szkólmy się w tym, nie bójmy się tego, to jest nasze powołanie. Panie Boże, prowadź nas w tym naszym obdarowaniu męskim, czynienia sobie ziemi poddanej, przemiany jej. Daj nam odwagę, daj nam siły, daj nam nadzieję. Amen. Z Bogiem, do zobaczenia.